Nazywam się Ewelina Strawa-Kęsek, jestem logopedą i mówię o mowie, a dzisiaj mam do Was pytanie, czy jedliście kiedyś bułkę przez bibułkę, a może bułkę przez bibułkę? Która forma jest poprawna? Czy można być zbyt poprawnym? O tym dzisiaj zapraszam. Ostatnio opowiadałam Wam o samogłoskach ustnych, więc teraz przyszedł czas na nosowe. Mamy ich w języku polskim dwie, ę i ą. Dla nich charakterystyczna jest wymowa asynchroniczna. Co to oznacza? Że dzielimy ją na takie dwa etapy. I w pierwszym momencie powietrze jest kierowane przez jamę ustną, słyszymy o albo e, i dopiero w drugim etapie powietrze wędruje przez nos, stąd nosówka. Łatwo możecie zaobserwować, że one są nosowe podczas kataru, bo macie zatkany nos i mówicie e, o, brzmią śmiesznie, prawda? Właśnie dlatego, że zablokowaliście kanał, przez który ma przejść powietrze. To samo dzieje się w przypadku spółgłosek nosowych my oraz ny. Gdy w trakcie choroby chcecie powiedzieć mamo, tak się źle czuję, podaj mi wodę, no to zamiast mamo wychodzi babo, dlatego że my i by mają to samo miejsce artykulacji, są wargowe, tylko że by jest ustne, a my jest nosowe. Gdy katar zatka nam nos, no to powietrze nie ma wyjścia, musi wyjść ustami i dlatego zamiast my powstaje by. No ale dobrze, wróćmy do tych naszych samogłosek nosowych, bo o tym chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. One sprawiają trochę problemów. Często pojawiają się błędy w ich wymawianiu, dlatego dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o takich czterech sytuacjach, w których najczęściej pojawiają się samogłoski ustne i myślę, samogłoski nosowe, przepraszam, i myślę, że dzięki temu nie będziecie mieć już problemów z ich wymawianiem. Pierwsza rzecz to sytuacje, w których samogłoski nosowe, czyli ę-ą, pojawiają się przed spółgłoskami zwartymi, bo właśnie od tego, co następuje po samogłoskach nosowych, będzie zależeć to, jakie wypowiadamy. Więc gdy po samogłoskach nosowych występują spółgłoski zwarte, takie jak p, by, ty, dy, albo zwartoszczelinowe, jak cy, czy, dzy, dży, dzi, ci, to będziemy słyszeć tam nie o, ę, ale om, om, n i m. Zamiast bęben wypowiadamy bęben. Mówimy też dąb, ząb, czyli jest om, m, n. Druga sytuacja to takie wyrazy, w których po samogłoskach nosowych występują głoski zwarte tylnojęzykowe, jak k i g. Tylnojęzykowe, bo to właśnie tylna część języka podnosi się do góry podczas ich wypowiadania. W tych wyrazach będziecie słyszeć e-o oraz n tylnojęzykowe, takie ng. I to są między innymi takie wyrazy jak mąka, męka, ręka. Możecie sobie zaobserwować właśnie, że tam powstaje takie ng, takie n tylnojęzykowe, gdzie ta tylna część języka idzie do góry, bo normalnie n wypowiadamy dotykając językiem przednich zębów. Ok, no to jest druga sytuacja. Trzecia rzecz, w zasadzie bardzo prosta, bo w tych sytuacjach nasze nosówki zachowują swoją nosowość. To są takie wyrazy, w których po nich następują spółgłoski szczelinowe, więc takie, które możemy przedłużać, jak f, w, sz, ż, czy s, z. Więc jest kęs, wymawiamy zwykłe ę, kąsać, o, wąchać, węszyć. Myślę, że te nie będą Wam sprawiać żadnego problemu. I czwarta sytuacja, dość kłopotliwa, choć
chociaż złożona z rzeczy bardzo prostej i troszkę trudnej, to momenty, w których nosówki występują na końcu wyrazów. Otóż przy on sprawa jest z tych prostych, bo on zachowuje swoją nosowość. Więc jest mają, moją, subskrybują ten kanał, a nie idą, widzą, a nie idą, widzą, więc o tym pamiętajcie. Natomiast przy ę na końcu wyrazów ono traci swoją nosowość, więc będziecie je wymawiać jako zwykłe e. Ewentualnie możecie zachować troszkę tej nosowości, ale trzeba z tym uważać, bo jeżeli zachowuje się pełną nosowość na końcu wyrazów przy ę, to brzmi to właśnie hiperpoprawnie, więc niepoprawnie, sztucznie i trochę pretensjonalnie. Więc jest widzę, pachnę, myję się, subskrybuję, normalne e. Pamiętajcie zatem, że jeżeli kiedykolwiek udała Wam się sztuczka z bułką i bibułką, to jedliście bułkę przez bibułkę. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Będę czekać na Wasze komentarze i kciuki w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!